To prawda, to prawda. To prawda, że troszkę z nami nasze kuzynów się śmieją, tak? Czyli nasze kuzynów francuski, tak? Że nie mamy taką kuchnię, tak jak oni, taki narodowa, taka Le Grandeur de France i tak dalej, ale tak naprawdę ja myślę, że nasza regionalność jest duża siła, tak? Jest dużą, tak, ta różnorodność, które tak naprawdę chyba tylko Włosi mogą mieć dzięki położeniu geograficzne peninsula. Nie dlatego jesteśmy lepsi czy gorzej, ale mamy państwo, które jest zrobione jak zrobione, które startuje od Niemiec, Alpę i kończy się w Afryce. I na cała długość ma góry, wulkany, jeziory i nie wiadomo jeszcze coś. Także to naprawdę, to tylko to daje nam ta wyjątkowość, tak? I oprócz tego jesteśmy państwo bardzo młode. My mamy 160 parę lat, także to po prostu nie ma ta zjednoczenia wielowiekowa, które mają inne państwa. I dzięki tego nasz kochane Włochy, które były zrobione od dziesiątki małe państwa, utrzymywali troszkę różne tradycje. Mieliśmy dominację ze całym światem, tak? Arabów, Francuzi, Niemiecki, Hiszpanów, Morów. Po prostu cały czas ktoś przyszedł do nas i każdy zostawił kawałek DNA, ale też kawałek historii kulinarnej. To dlatego w Sycylii mamy ta sama umiłowanie do bakłażany, które mają Arabów czy Grecy. Bo po prostu tam byli i używali tego, tak? Także to jest taka historia. Ale kto myśli, że my mamy makaronu, bo Marco Polo poszedł do Chin, może myśli równocześnie, że Święty Mikołaj co roku przenosi mu prezenty. Będziecie szokowani, ale Święty Mikołaj nie ma. Przykro mi. I tak samo Marco Polo z Chin nie przenosił żadne spaghetti. Tak, przenosił jakieś makarony zrobione nie z ryżem, zrobione z soją, inaczej, ale jeżeli pójdziecie do grobowce w Toskanii i pójdziemy zobaczyć groby, które mają 1000 lat przed era Chrystusa, Etruscy, to już mąkę opracowali z wodą i robili taki rodzaju kluski, bardzo grube, które dodali sos pomidorowy i zjedli. Także to nie jest Marco Polo i Chiny, tak? Proszę was. Obalamy mity. Obalamy mity. Nie ma Marco Polo, nie ma Chiny, nie ma parmezan, jest parmigiano reggiano i durum barilla. Dla nas Włosi, specjalnie ludzi z moim pokoleniem, ja mam 21 lat już, także mogą legalnie pić. Po prostu marka Barilla to jest więcej niż brand, tak? To jest brand, który jest flaga, który mamy w serce, które rośliśmy, które był pierwsze, które jest dystrybuowane wszędzie. Ale też jest kawałek naszej historii, zawsze była, tak? Odkąd ja jestem na świecie, istnieje Barilla, tak? I z tym po prostu szeroko, tak? Nie tylko jest najwięcej producentem makaronu na świecie, ale to naprawdę jest jedna z tej firmy, która leży na serce Włosi. Bo jest flaga, bo po prostu jesteśmy bałaganiarzy, jesteśmy dziwni, robimy dużo rzeczy tak, ale jeżeli chodzi o jedzenia, przepraszam bardzo, jesteśmy najlepsi. Ja nie powiedziałem tego. Także to po prostu na świecie chodzimy z dumą, kiedy rozmawiamy o taki brand, tak jak kiedy rozmawiamy o Barilla. Jeszcze jedną rzecz. Paweł wcześniej przypominał, że nie dodajemy do wody oleju, tak? Żeby nie skleił się. Jeżeli makaron się sklei, bo nie dajemy oliwy, to nie kupimy więcej ten makaron.
Jeżeli ugotujemy makaron, a woda zrobi się zamętna, bo za dużo skrobia pójdzie do woda, to nie kupujmy więcej ten makaron, bo to znaczy, że tam jest mąka 00. Nikogo we Włoszech nie rzuci makaronu, ani na ścianę, ani na sufit, żeby zobaczyć, czy jest gotowe, czy nie. Naprawdę. Nie spędziłem dzieciństwo skorobając metr czysze, wiesz, z ściany, bo wszyscy rzucili, tata, wyobrażacie sobie, że po prostu mój ojciec, albo ja gotuję i matka tam, bam, na ścianę. Chodź, kochani, wszystkie dostał, jest gotowy. Dzice tak, ale bez przesady, my też mamy telewizję kolorową. Berlusconi nam nauczył. Także to, Paweł, będziesz się śmiejesz. Ja się śmiecham. No, ale ma troszkę fizyk od słodkiego morderca, czy nie? Mówię ja, który jestem nie słodki morderca, ale taki, no, miły gość. Ale jak już teraz jesteśmy przy takich trikach kuchni włoskiej, jakie są jeszcze? Myślę, że chętnie poznamy. Jakie są triki kuchni włoskiej? Najprostszy trik kuchni włoskiej jest kup dobry produkt. Tak? Drugi trik kuchni włoskiej, najbardziej tajemniczy po prostu składnik ze wszystkie potrawy włoskie, serce. Tylko i wyłącznie. Jeżeli robisz rzeczy z pasją, to będzie inaczej wychodzi, tak? To jest praca teraz, gotując w domu, to jest praca, które miliardów gospodynek wykonują codziennie i mamy nadzieję, że coraz więcej w Polsce też będzie do tego używał makarony Barilla. Po pierwsze, bo są dobre i zdrowe, po drugie, bo to są szybkie, tak? Jeżeli ja mam myśleć, że żeby zjeść obiad, trzeba przygotować, jaki długi tego, tam, potem gotujesz tego, potem kotlet, potem dodatek, nie. Ile jest napisane tu? 8 minut. Dobrze. Przygotowanie mój obiad musi trwać 8 minut plus czas, że woda się gotuje. Jak wejdzie się do domu, się stawia woda, zamyka się, kiedy się gotuje, się soli? Nie wcześniej. Dlaczego? Dlaczego nie soli się zimną wodę? Brawa. Bo szybciej się gotuje woda niesolona. Ta ile gdzie istnieje, jak magiczna formuła, o ile sól musimy dać do tej wody? Tak czy nie? Istnieje. Jaki jest idealne stężenie do makaronu? 12 gramów soli do 5 litrów wody. To jest magiczna formuła. 12 gramów soli, najlepiej jeżeli jest morski, bo 5 litrów wody. 5 litrów wody to znaczy 500 gramów makaron. Zalecany przed dietetyką na 6 osób, dla mnie to jest na dwóch, które się lubią, bo żeby się dzielić, trzeba się lubić, tak? Dla mnie to jest na dwóch zakochane i głodne, stosunkowo głodne, tak? Jak się jedzą 250 gramów, to człowiek dochodzi do myślenia. Był wielkiego artysta, Marinetti, Szwajcar, który mówił po włosku. Ten, co nie potrafił, robi głowy. Nie wiem, czy macie taki nowoczesny, XIX wieku, który powiedział, że makaron powinno być zabroniony, bo robi człowiek leniwy. Ale on zjadł tylko makaron i pracował 20 godzin dziennie, także chyba coś było nie tak, nie? Czyli tak, na litr wody mamy 100 gramów makaronu. Tak. Na 5 litrów wody... 12 gramów soli. No właśnie, 500 gramów makaronu i 12 gramów soli. A jeżeli na przykład mamy długi makaron, tak jak ma dzisiaj Paweł, tak? Długi makaron, czyli bawetę. Co robimy? Zawsze, jeżeli musi być gotowy w ciągu... Paćka mówi 10 minut. Normalnie trzymamy się, co mówi paćka, tak? Ale jeżeli mamy sos pomidorowy, ragu, pesto, cokolwiek innego i chcemy, żeby smakował więcej, to gotujmy 8 i potem dokończymy gotowanie w patelni razem z sosem. Ale żeby robić tego, nie ryzykując, że wysychamy makaron, musimy robić jedną rzecz. Przed rzuceniem makaron do sitko
musimy zabrać kubek wody z makaronu i stawić go na bok. W kuchni kucharze taka woda nazywają ścięta woda, acqua santa. We Włoszech woda, gdzie się gotuje makaron, przed ostydzeniem zabieramy kubek i stawimy na bok. Dlaczego? Bo jeżeli rzucimy makaron do patelni, żeby zakończyć proces gotowania i będzie za suche, nie możemy dodać jeszcze troszkę sos pomidorowy, surowy, albo oliwa z oliwek i robić super tłuste. Nie. Dajemy tą wodę, która ma idealna temperatura, bo albo hartujemy makaron, który ma idealne stężenie soli, bo pamiętamy, że sól można dodać. Ale jedna rzecz jest mieć sól na powierzchni makaronu, a druga rzecz jest mieć sól wchłaniany przed makaron. Kiedy wyciąga smak ten makaron. Bo my nie jemy we Włoszech zupy, tak? Zjemy makaron z prima ballerina w talerzu, to jest pasta, a nie wszystkie dodatki dookoła, tak? Makaron jest traktowany jako danie górne. I to dlatego musi być dobre. I nie możemy kupić byle co.